Ford Mustang z 1967 roku. Ma 4,1 sekundy do setki i może mknąć 275 km na godzinę. Ale nie to jest w nim tak wyjątkowe. Zapraszamy do prezentacji naprawdę kultowego modelu, który zagrał w filmie 60 sekund. Żeby mieć takiego Mustanga, nie trzeba być Nicolasem Cage'em, za to trzeba mieć około 180 tysięcy euro. To auto jest nowe, wykonane na zamówienie, ale jest to wierna kopia legendarnego Mustanga GT500 Fastback z 1967 roku. Silnik, mimo że montowany z nowych części, to jednak taki sam jak 40 lat temu. Także w środku poczujemy się jak w latach 60. Ta sama deska rozdzielcza, drewniana kierownica, a nawet drążek zmiany biegów. No tutaj jest jedna zmiana. Na gałce zmiany biegów znajdziemy czerwony guzik, który po wciśnięciu dosłownie katapultuje samochód do przodu, niezależnie od prędkości, z jaką się porusza. Z butli umieszczonych w bagażniku do silnika wpompowany zostaje wtedy podtlenek azotu, co daje niezapomniany efekt. GT500 pieszczotliwie nazywany jest Eleanor. Przydomek pochodzi z filmu 60 sekund, w którym bohaterowie właśnie imionami kobiet nazywali wyjątkowe samochody, które mieli ukraść. Mustang GT500 Fastback produkowany był tylko przez rok. Potem pojawiały się jego rozmaite wersje. Do produkcji modelu Eleanor powrócono kilka lat temu po dużym sukcesie remake'u filmu 60 sekund. Do tego czasu w Stanach Zjednoczonych, gdzie auto kosztuje około 160 tysięcy dolarów, sprzedano jego 18 sztuk. Na motoryzacyjnej wystawie samochodów zabytkowych Eleanor pokazano po raz pierwszy oficjalnie w Europie.